Cześć, z tej strony Don, witam Was w kolejnym filmie z Dumara. Dzisiaj pokażę Wam, jak efektywnie dropić alchemię. Właśnie wiele osób na streamach mnie pytało, jak dropić tą alchemię wydajnie oraz jak ogólnie zarabiać na niższym levelu. Więc postanowiłem, że wyekspię 5 postaci do 61 levela i Wam to pokażę. Obecnie jest to 7 dzień dropienia alchemii. Będę mieć łącznie 175 korów surowych. Tak, zgadza się. I nie wiem, zobaczymy jeszcze, podliczymy, ile będzie zwyczajnych. Te zwyczajne mamy możliwość zdobycia ich z misji codziennej. Jest taka jedna misja, że można właśnie tam z niej dostać kory zwyczajne. Kory zwyczajne są lepsze od surowych, ponieważ możemy wydropić z nich albo surowy kamyk, albo szlifowany. Więc możemy sobie szybciej po prostu tą alchemię jakąś zrobić, nie? Jeżeli chodzi o drop, no to ja mam dwie rękawiczki teraz. Mam rękawiczkę z item shopu oraz rękawiczkę z, no, siedmiodniową ze szkaty ucznia. Drop nie jest najgorszy. Zrobienie jednej postaci zajmuje mi od 15 do tak 20 minut maksymalnie. No, oczywiście ksuj tutaj przylazł. No to koleżko. Lecimy sobie. Dziękujemy panu za zabawę. To jest nasze DT, więc wynocha. Wyłączymy już wolny. Pada na tego typa rangi. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żeby ktoś tutaj dalej bił. Zazwyczaj te osoby logały, no ale ta osoba wcześniej mi się wbiła na spot na parterze, więc... No, czego mogłem się po niej spodziewać? No i lognął. Osiągnęliśmy efekt, który chcieliśmy. Więc możemy się skupić na dalszym dropieniu odłamków. Pod koniec właśnie filmu pokażę Wam cały ekwipunek z tej postaci, co ja tutaj mam. Ekwipunek nie jest zły. Część rzeczy przerzuciłem sobie z szamana i z WPK, między innymi kostium, ale to pokażę Wam na końcu. Więc teraz Wam przyspieszę i widzimy się, jak zrobię już kora. Wszystkie właśnie kory, które mam do zrobienia. Ok, już odłamki są wydropione, przełożyłem sobie wszystkie kory z 5 postaci,
Jest to alchemia z 7 dni dropienia. Codziennie robiłem pory właśnie na 5 postaciach. Mamy tutaj 175 korów surowych oraz 20 korów zwyczajnych. Jeżeli chodzi o kory zwyczajne, mamy szansę albo na właśnie na kamyk surowy, albo na szlifowany. Więc jest to naprawdę spoko opcja, można sobie tej alchemii trochę właśnie podgonić. Jeżeli chodzi o postaci na odłamki, ludzie robią naprawdę różnie. To wszystko zależy od tego, jaki macie budżet na ekwipunek dla tej postaci. Widziałem, że niektórzy robią postaci do M2, czyli 35 level. Niektórzy robią 42 na przykład pod DT. Niektórzy robią 5-5, inni robią 6-1, a jeszcze inni robią na przykład 7-5. Według mnie najlepszy właśnie przedział levelowy, najlepszy level do alchemii jest 7-5. Tylko to trochę więcej czasu zajmuje, wiadomo, że trzeba wyekspić 5 postaci do 75 poziomu oraz trzeba na tych wszystkich postaciach ubić Reapera. Bądź być przy tym, jak jest ten Reaper ubijany, więc czeka was po prostu 5 razy zrobienie całego DT, nie? Więc jednak to jest trochę czasochłonne, nie wspominając już o kosztach ekwipunku na taką postać. Najlepsze w tamtym, właśnie jeżeli chodzi o DC, to najlepiej robić WP-ki, z tego co słyszałem. Jeżeli chodzi o DT, najlepiej bodziaki według mnie, bo wiadomo, one najszybciej wybijają to wszystko. Jeżeli chodzi o ekwipunek, to pokażę wam go po przerobieniu tutaj całej alchemii. Dobra, czyli tak, najpierw sobie otworzymy te kory. Ja tutaj wyciszę, żebyście nie słyszeli, jak otwieram te wszystkie kory. Ok, musimy teraz przerobić te kamyki. Najwięcej leciało rubinów, bardzo mnie to cieszy. Więc od nich też zaczniemy. Mam nadzieję, że jakoś to porobi w miarę fajnie, bo póki co no trochę popaliło. Jeżeli chodzi o właśnie ten zarobek, jeżeli byśmy go porównywali z innymi zarobkami, chociażby na wyższy level, no to na przykład jest to spoko opcja, jeżeli chodzi o czas, jaki musimy czekać na melejkę. Wiadomo, tam trzeba czekać kilka godzin na kolejną melejkę, na możliwość kolejnego wejścia, więc można zrobić sobie te kory na jakimś tam koncie, wiadomo. I mamy zawsze tam dodatkową kasę, czy też w przerwie na Jotuna. Ile tutaj weszło? No nie jest źle. Dobra, to myślę, że przerobię tutaj wszystko. Najbardziej mi zależy na właśnie, w sumie na wszystkim. Rubin jest najdroższy, więc jego by się pewnie sprzedało, chyba żebym postanowił to robić dalej. Ale zobaczymy, jak to będzie ogólnie wchodzić. Póki co otworzyłem trochę tych korów surowych. Zaraz będziemy otwierać te kory zwyczajne. Ale to za chwilę. Trochę tutaj poprzerabiam.
Dobra, otwórzmy resztę tych korów. Dobra. To przerobimy to wszystko i otworzymy sobie te zwyczajne kory. Ja wam może tutaj przyspieszę, to poprzerabiam te wszystkie kory i wtedy się widzimy, jak będziemy już mieć wszystko przerobione. Ok, poprzerabiałem tutaj wszystkie te kory. Zobaczmy, jak to wygląda na szlifowanych. No, najmniej jest diamentów, dobrze, że nie rubinów. Teraz otworzymy sobie te zwyczajne. Szlifowany rubin, surowy granat. Szlifowany, surowy, szlifowany. Surowy, 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 surowy. Surowy, 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 szlifowany. Surowy, 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 surowy i surowy. Trochę tych szlifowanych tutaj poleciało. Jak widzicie, można podgonić sobie trochę tą alchemię dzięki tym korom właśnie zwyczajnym. Trochę tych rubinów jeszcze mamy tutaj. Może wejdzie jakiś szlifowany, zobaczymy. Jest pierwszy, jest drugi i jest trzeci, gitara. Dobra. Kolejny, kolejny. Spaliło, zrobiło. Spaliło i zrobiło. Dobra, jak to teraz wygląda? Diamentów mamy 7, rubinów mamy... Tutaj wchodzi 8, czyli mamy 13. Tutaj mamy 11. Tu mamy 14, 13. I tutaj mamy 12. No, nie jest źle, powiem wam. Najpierw zaczniemy może od diamentu. Dobra, jest chyba dobrze. Zobaczmy, 3 rzadkie, tutaj 5 rzadkich, 5 rzadkich, 5 rzadkich, 4 rzadkie, 4 rzadkie. Może zacznijmy od onyksu tym razem. Spaliło, spaliło i zrobiło 1 na 3 próby. No, coś tutaj to już pali. Niestety. Zrób teraz ładnie. O, mamy 2 antyki. Jest. Paliło i dawaj teraz. Zrobiło. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś zrobi te rubiny. Pierwszy antyk. I drugi antyk. Jest dobrze, chyba. Zaraz zobaczymy. Jeden onyks, jeden granat, 2 szafiry, 2 jadeity. Dwa rubiny i jeden diament. W sumie nie jest tak źle. Z tego będzie 8 wonów. Tutaj liczę po takich średnich cenach, czyli 8, 10, 14. 16, 17, 18. 18 wonów w 7 dni
jako taki zarobek dodatkowy. No, nie jest źle w sumie. Więc jak na takie klikanie kamyczków, no to nie wyszło tak źle na początek. Można tak sobie fajnie właśnie zarobić na jakąś tam zbroję, na jakiś tam ekwipunek początkowy, nie? Więc zawsze tam jakaś kasa jest. Wiadomo, tutaj wszystko zależy od szczęścia, jeżeli chodzi o tą alchemię. Więc to tylko od tego zależy, ile z tego zarobicie. Dobra, co my tutaj mamy za kamyczki? Ja bym to jednak trochę poprzerabiał. Może. Zrobiło legendę. Zrobiło legendę. I spaliło rubin. No. I tak jesteśmy w sumie chyba na plus. Chociaż na rubinie straciliśmy 4 wony. To już na jadeicie sobie trochę odrobiliśmy. W sumie tutaj można powiedzieć, że tak 2 wony, to znaczy, no tak, 2 wony. Jesteśmy na plus i tutaj 1 won. 1,5, coś takiego. Tutaj też 2,5, czyli wychodzi na to, że nie straciliśmy nic. Weszliśmy na 0 na tym przerabianiu. Pokażę wam teraz ekwipunek, w jakim dropiłem te odłamki na DT. Ekwipunek na wszystkich postaciach był ten sam, bo przekładałem go po prostu przez depo. Zacznę od czapki kostiumowej. Miałem taką wolną czapkę, kupiłem ją kiedyś taniej, to miksowałem tutaj 20 DT. Zawsze to trochę zwiększyło DMG. Szarfa, 23 z Feniksem 7. Jak na takie odrobka wystarczająca. Kostium mam przełożony na WP-ka już, bo WP-kiem ostatnio dropiłem, więc po prostu tego kostiumu tam nie ma. Tutaj. Miałem tam 50 wartości, 10 do PŻ-a i 15 magii. Zawsze te 10 do PŻ-a i 50 wartości się przyda na takim dropku. Broń na 50 level, broń bohatera. Z początku wyekspiłem wszystkie postaci do 59 levela, aby następnie odebrać no praktycznie w tym samym momencie broń na 50. Potem wszystko wyekspiłem do 61. Dzięki temu mogę odebrać praktycznie no dwie bronie. Będę mieć broń na 30 dni, zanim ogarnę jakiegoś FMS-a. Maska strachu. 10 DT, 15 magii, 8 krwawienia, w miarę spoko. Boga, 1,5 KHP, 10 do PŻ-a. Pęki, 2 KHP, 3 szybkości ataku, 2 omdlenie i jakieś tutaj yangi. W DT raczej te yangi nie są potrzebne. Bardziej takie buty do DC. Kiedyś, teraz yangów tam się nie opłaca zbytnio dropić. Białko. 10 DT, miałem gdzieś 20, ale nie chciało mi się go szukać, więc wziąłem to. Cokoła, NNO, 20 diabły, 20 DT, 6 z ręki, 8 inta, fajna tarcza. Zawsze do DMG te nieumarłe dadzą. Ebonki, 20 DT, samo. Naszyjnik przełożyłem. Naszyjnik 9, z łez, 1,5 KHP, 5 kryta, 10 strzały, w miarę spoko do DT. No i talik. Talik kupiłem plus 0 za 8 wonów. 5 defa, 20 mrok. Fajny, naprawdę jak za taką cenę, bardzo fajny nawet. Ulepszyłem go do plus 1 i mam talik na DT. Jeżeli chodzi o level postaci, właśnie do tych odłamków, to wszystko zależy od waszego funduszu. Jeżeli macie, załóżmy, dużo kasy, to najlepiej, abyście zrobili sobie 5 razy 75 level do DC, bo tam odłamki, z tego co słyszałem, lecą najlepiej i tam już zazwyczaj robi się WP-ki, nie bodziaki. Jeżeli macie trochę niższy budżet, no to albo właśnie ten 61 level, albo jakiś 42, tylko wtedy musicie lecieć przez całą dolinę, przez całą świątynię, chyba że macie zwoje. A jeżeli macie naprawdę mały budżet, no to 35 levele powinny starczyć. Tam FM2 trochę dłużej te odłamki się robi, z tego co słyszałem.
ale zawsze tam jakieś postaci na te odłamki są. Jak widzicie, można fajnie sobie zarobić. Tydzień 18 wonów, jak na taki zarobek poboczny, że tak to powiem, no to jest naprawdę spoko wynik. Zwłaszcza, że na niskim levelu, na postaciach niższo-levelowych też można tak zarobić, więc naprawdę spoko. Wszystko to zależy też od szczęścia, ale wiadomo, może wam się poszczęścić i może wam jeszcze lepiej to przerobić niż na przykład mi. To wtedy jeszcze więcej zarobicie. W tym tygodniu jeszcze postaram się wrzucić film o innych zarobkach dla niskich leveli, bo jest jeszcze kilka zarobków, więc nagram wam o nich film. Te zarobki raczej nikomu, ten film taki nie popsuje raczej nikomu zarobków, bo to są rzeczy takie użytkowe, zawsze one będą schodzić i mnóstwo ludzi je potrzebuje po prostu. Więc to by było na tyle w tym filmie. Trochę długi wyszedł film. Starałem się jak najkrócej właśnie go, jak najbardziej go tu przyciąć, przyspieszyć, ale i tak wyjdzie coś około 20 minut. Więc do zobaczenia w następnym filmie bądź na streamie.